Mogliście ostatnio zobaczyć film, jak testowałem i pracowałem maszyną Clipper TR232L, link w opisie. Jednak przed zakupem chodziła mi po głowie inna maszyna, Rubi DC 250, i w trakcie jednej z wizyt w Bricomanie trafiłem na ten sprzęt i dostałem do testów. Szczerze nie wiedziałem wcześniej, że Bricoman ma w swojej ofercie tą maszynę. Takich sprzętów nie ma w marketach budowlanych, ale Bricomana odróżnia to od innych podobnych sklepów, że znajdziesz tu narzędzia dla profesjonalistów. Nie jest to na pewno zabawka dla amatorów majsterkowiczów, świadczy o tym już chociażby cena, no chyba że masz wolne 5000, nie masz co z nimi zrobić, płytki kładziesz raz na rok, tylko czy to będzie rozsądny zakup? Wątpię. Inwestycja w tym przypadku musi się zwrócić, żeby miała w ogóle sens. A ja cóż, mam szansę ją przetestować, a jak się sprawdzi, to zostanie ze mną dłużej. Maszyna obejrzana, zamówiona, a jutro rano ma być przywieziona. Transport przyjechał, przede mną było układanie długich płytek na schodach, to już oczywiście zrobione, a jak wyszło, to możecie zobaczyć we wcześniejszych filmach. Miałem więc czas na pracę tą maszyną, porównam ją również z Clipperem. Ok, rozpakowałem maszynę, wjechałem do garażu i na początek kilka informacji technicznych. Przecinarka to DC 250-1200, co oznacza średnicę tarczy 250 mm oraz długość cięcia 120 cm, ale nie do końca i o tym trzeba wiedzieć, bo długość cięcia jest 108 cm, natomiast można przyciąć 120 używając zagłębiania, o czym będzie później. Waga przecinarki to 60 kg, sporo, ale Clipper 10 kg więcej. Co do samego wyglądu, no ładna jest, wygląda profesjonalnie i solidnie, ale na pewno fachowcom o wygląd nie chodzi. Pierwsze co wyczułem na duży plus, to jak pracuje wózek na prowadnicy. Delikatnie i bardzo płynnie, nic nie drży, nie buja się ani nie wygina, co na pewno potwierdza jakość wykonania. W zestawie miałem przewód, kostkę do czyszczenia i ostrzenia tarcz, dostałem drugą tarczę do twardszych płytek i dokupiłem sobie jeszcze laser. Ok, podłączyłem kabel, przyłączyłem go do rurki peszna, żeby nic nie przeszkadzało, nie dyndało podczas pracy. Zainstalowałem pompkę, wcisnąłem gumowy korek. Z boku jest dźwignia, zatrzask, możemy ustawić sobie głębokość cięcia. Zaniepokoiło mnie tylko to, że osłona tarczy trochę lata, próbowałem coś tu dokręcać, ale chyba tak musi być i mam nadzieję, że to w niczym nie przeszkadza. No i montaż lasera, który musiałem dokupić, koszt niecałe 100 zł, da się przeżyć, ale niestety tych wydatków będzie więcej, o czym później. Montaż trochę niewygodny, ciężko tam dojść kluczem i małymi śrubkami. Poziomiczka, włączyłem, na razie słabo widać, bez światła dużo lepiej. Laser trzeba ustawić, dlatego nie przykręcałem na siłę, najpierw przesunąłem głowicę na sam koniec, ustawiłem tak, żeby punkt znajdował się na tarczy. Przesunąłem na początek, kalibruję, laser musi przebiegać na całej linii cięcia i być widoczny na tarczy. Było z tym kilka minut zabawy, ale warto się przyłożyć, zrobić to porządnie. Po ustawieniu dokręcam mocniej, żeby nic się nie ruszyło. To odpalmy maszynę. Tu jest taka klapka z czerwonym przyciskiem, którym szybko i bezpiecznie możemy wyłączyć przecinarkę. Dopiero po odchyleniu można ją uruchomić i rozumiem zabezpieczenia, jednak w trakcie użytkowania czasami mi to przeszkadzało, odpinanie tej klapki, żeby włączyć zielony przycisk, no ale to kwestia przyzwyczajenia. Wlałem wodę. Odpaliłem. Tu jest taki wichajster, którym można wyregulować, ile ma się lać wody. I co, biorę pierwszą płytkę 120×60, będę ciął w poprzek. Ja muszę coś tu podłożyć, bo mi spadnie ta płytka. No i właśnie, to jest ten ból, a można go wyleczyć dokupując rozszerzenia blatów. Na stronie producenta w akcesoriach do przecinarek są dwie opcje, jedna mniejsza to około 350 zł, a ta większa z rolkami, poszukałem w necie, to blisko 1000 zł. Zamówiłem tą mniejszą, ale chyba zbytnio ona nie pomoże przy tak dużych płytkach. Generalnie można sobie poradzić inaczej i ja podłożyłem rozkładany stół, jakieś płytki i leży stabilnie. Odpalam laser i tu zauważyłem, że powinienem go ustawić nieco bardziej w lewo, bo przy cięciu trzeba wziąć pod uwagę również grubość tarczy. A tak będę musiał ustawiać linię lasera trochę z boku do zaznaczonych punktów. Druga sprawa to ustawienie tych poprzecznych blokad, muszą one być w idealnym kącie 90 stopni do linii tarczy, jeśli chcemy mieć równe cięcie, ale to już okaże się w praktyce, jest możliwość regulacji. i pierwsza twarda płytka agresowa o grubości 10 mm. No i trach, nie udało się ładnie przyciąć, końcówka pękła, ale spodziewałem się tego, bo tak zwykle wychodzą pierwsze próby, jak się jeszcze nie wyczuje maszyny. Podobnie było zresztą z kliperem. Tutaj najprawdopodobniej problem tkwił w tym, że za mało podłożyłem z drugiej strony i pod własnym ciężarem musiała się złamać. Ale generalnie te tarcze fabryczne w większości maszyn, z tego co wiem, są do miękkich materiałów i chyba nieco gorszej jakości. No ale teraz sprawdźmy, czy równo mi przycięła pod laser. Jest 101,5. Z drugiej strony może pół milimetra mniej, ale na 60-centymetrowej płytce pół milimetra to dobry wynik. Choć mówię, że to można samemu wyregulować i nie ma co oczekiwać, że każda kupna maszyna będzie idealnie ustawiona. U mnie kolejne cięcia wychodziły coraz lepiej, podłożyłem jeszcze coś pod płytkę, żeby nie prężyła. Podniosłem też nieco głowicę do góry, bo za głęboko było ustawione. Przy końcówce trochę zwalniałem i już mi płytki nie pękały. Co do jakości cięcia, to muszę powiedzieć, że pierwsza klasa. Żadnych uszczerbień, no chyba żeby z lupą oglądać. Jeśli nawet jakieś drobne występują i cięcie nie będzie chowane, to można zawsze wyszlifować kostką. Linia cięcia miód malina. Tutaj w porównaniu z kliperem zdecydowanie wygrywa Rubi. Jeśli chodzi o laser, to bardzo przydatna rzecz i był on bardzo pomocny i przy ustawianiu płytki, i przy cięciu, ale wystąpiły dwa problemy, mianowicie zapominałem go wyłączać, wracałem po kilku minutach, laser się świeci, no szkoda baterii. O drugim problemie powiem później, w rzeczach, do których się przyczepię. I tak sobie ciąłem, kleiłem schody, później cokoły, sporo tego było. Po jakimś czasie tarcza już słabiej sobie radziła, ostrzyłem ją bloczkiem, to na kilka cięć może pomaga i zaleca się częściej używać takiej kostki. Ta tarcza też była do miękkich materiałów, a to przecież twardy gres, no i po kilkudziesięciu cięciach postanowiłem ją wymienić. Ta, co założyłem, jest do cięcia twardych materiałów jak granit czy gres, a kosztuje około 300 zł. No i powiem wam, że różnica w cięciu była odczuwalna, przede wszystkim szybciej i pewniej robiło się robotę. Także dobra tarcza przy twardych płytkach to podstawa. Dotarło do mnie rozszerzenie blatu, zamontowałem. Jednak tak jak myślałem, przy takiej długiej płytce ten model niewiele pomoże, jeśli będziemy chcieli odciąć kawałek. Do płytek 60x60 będzie ok, do takich dłuższych, no cóż, ta podstawka z rolkami. A jak przyciąć wzdłuż całą 120 cm płytkę? Jak widać, nie zmieści się. Trzeba podnieść tutaj do góry. I teraz wsunąć i ustawić. Włączam i zagłębiam się w płytkę. Następnie zapinam i już normalnie tnę do końca. Także tak to wygląda, no jest to jakieś utrudnienie, ale da radę przyciąć. Kałuża ogromna, ale maszyna aż tak nie chlapie, to wszystko leciało po płytce. Jakość cięcia tu muszę pochwalić, na bardzo wysokim poziomie, na całej długości 120 cm równiutko. Ciężko też szukać jakichkolwiek odprysków. Zagłębianie może być przydatne w innych sytuacjach, np. kiedy chcemy zrobić z płytki mozaikę, wystarczy ponacinać i zafugować. Poza tym wytniemy w płytce kwadratowy otwór lub przykładowo, kiedy tarcza jest już słabsza, to aby wyeliminować możliwość pęknięcia podczas cięcia, to wystarczy najpierw naciąć płytkę na całej długości, później obniżyć głowicę i przeciąć jeszcze raz. I kolejny ciekawy tip, kiedy chcemy zrobić precyzyjne cięcie co do milimetra i nawet gdy trzeba ciąć płytkę po skosie, to wystarczy zaznaczyć punkty, ustawić tarczę tak, żeby niemal dotykała płytki i przesuwając płytkę wycelować tarczę równo z zaznaczonymi punktami. Także funkcję ruchomej głowicy można wykorzystać na wiele sposobów. Na koniec testów chciałem sprawdzić cięcie pod kątem i tu miałem problem. Przechyliłem prowadnicę, ustawiłem płytkę i cięło mi tak, że im dalej, to tarcza jakby schodziła i cięcie było krzywe. Nie wiedziałem, w czym rzecz, czy tarcza pod naciskiem odsuwa płytkę, którą wydawało mi się, że trzymam. Próbowałem też montować blokadę, ale nic to nie dawało. Nie poddawałem się, bo nie ma co od razu hejtować, trzeba znaleźć problem. Sprawdziłem kątownikiem, czy jest tutaj 90 stopni i jest idealnie, tak samo gdy ustawiłem głowicę na 45 stopni. Kąt prosty mają również płytki, także według wymiarów wszystko powinno być dobrze, no a nie jest. Zdjąłem tarczę, sprawdziłem, czy była dobrze dokręcona, wyczyściłem z brudu, posprawdzałem połączenia, wszystko wydaje się ok i zmieniłem trochę taktykę cięcia. Ustawiłem tarczę przy rogu płytki jak ma ciąć, a tu nie trzymałem się kąta, tylko płytkę przekosiłem. Ciąłem powoli i starałem się, żeby to miejsce połączenia tarczy z płytką cały czas było w tej samej odległości. I w końcu wyszło to dobrze, tylko zastanawia mnie, czemu tak się dzieje i takie moje wnioski, domysły, że pod wpływem nacisku tarczę trochę odpycha od płytki, dlatego uciekało. Spróbowałem też z miękką płytką ceramiczną, bo pomyślałem, że twardość materiału ma tu znaczenie, ale też musiałem ustawić ją nieco pod skosem i to cięcie wyszło bardzo ładnie. No cóż, nie wiem, czy tak mają wszystkie maszyny, ale wiem, że bez względu na przecinarkę, aby ładnie fazować płytki, to trzeba kilka popsuć, nabrać doświadczenia, wyczuć sprzęt i pamiętać, że płytki też są krzywe i to w różne strony. Ok, do czego mógłbym się przyczepić? Wspominałem o laserze, chciałem go po jakimś czasie przesunąć w lewo, żeby był bliżej linii cięcia i tu ząg, bo nie mogłem odkręcić śrubek. Pordzewiały, zapiekły się, choć dobrze, że to tylko jeden element, na którym widać rdzę. Jakoś sobie z tym poradzę. Kolejna rzecz, no właśnie, tu przejdę już do moich odczuć w porównaniu z Clipperem TR232L. Otóż Clipper ma bardzo fajne rozwiązanie, którego brakuje mi w Rubi, gumowej nakładki na blat, która oprócz hamowania poślizgu, to również niweluje drgania, które mogą mieć wpływ na ewentualne pęknięcia i to szczerze jest odczuwalne. Guma szczególnie była przydatna przy cięciu pod kątem, bo z tego co pamiętam, to z Clipperem nie miałem żadnych problemów, płytka leżała stabilnie, nie montowałem uchwytów mocujących, choć też zaznaczam, cięcie pod skosem musiałem wyczuć. Kolejna przewaga Clippera to akcesoria. Otóż tu w zestawie jest wszystko, uchwyty mocujące, przystawka, inne gadżety, choć nie wiem, czy jest laser, można samemu coś wykombinować. W przypadku Rubi wszystkie akcesoria trzeba dokupić, uchwyt, rozszerzenia blatów, ograniczniki boczne i wcale tanie to nie jest, maszyna kosztuje 5000, a te wszystkie dodatki to kolejny minimum 1000. Ale na tym kończą się korzyści Clippera, jeśli chodzi o wykonanie, to maszyna jakby zatrzymała się w ubiegłym wieku, jest wielka, toporna, jakość materiałów stali wydaje mi się gorszy niż Rubi i mam takie odczucia, że prędzej zacznie rdzewieć, choć może dla niektórych taka masywniejsza przecinarka będzie lepsza. Kolejna sprawa to bicie tarczy, które widać przy hamowaniu, nie wiem, czy to normalne i czy miało wpływ na cięcie, bo u Rubi tego nie zauważyłem, ale dokładność cięcia DC250 jakościowo była wiele lepsza, możecie porównać oglądając test Clippera. Obydwie prowadnice są sztywne, ale głowica płynniej przesuwa się w Rubi. I co mnie jeszcze trochę zaniepokoiło w Clipperze, to na początku mnie kopał. Coś jak czasami dotknie się drzwi samochodu. Nie wiem, w czym była przyczyna, może ja byłem naelektryzowany, ale przy Rubi to mnie nie spotkało. Różnica w cenie spora, Clipper 3, Rubi 5000 plus ewentualne akcesoria, to już się robi gorąco. Warto też zaznaczyć, że jeśli ktoś przykłada wagę do marki, to Rubi jest niewątpliwie bardziej prestiżowa. W ofercie jest jeszcze Clipper TR252 za 4000 i być może on byłby sensowniejszy do porównania z Rubi, bo ma już ruchomą głowicę. No ale nie mam, nie porównam. To tyle, wnioski wyciągnijcie sobie sami, jedni będą woleli Rubi, inni Clippera. Nie chcę rozstrzygać tu sporów, jest dużo za i przeciw. Jeśli masz doświadczenia w pracach z tymi maszynami, to napisz w komentarzu. Ja to opowiedziałem o moich odczuciach w korzystaniu tymi przecinarkami i pewnie gdyby ktoś inny używał, mogłoby to wyglądać zupełnie inaczej. Wiele zależy od doświadczenia i praktyki tnącego i to maszyna będzie z czasem pracować tak, jak ty tego chcesz, a nie odwrotnie. Dzięki za uwagę, do zobaczenia.